była joga blok spod kom namaste. Dzisiaj przed nami mantra Wiszny, łagodząca wybuchy emocji, uspokajająca umysł i ciała. Mudra odwołująca się do pracy trzech pierwszych czakr. Muladhary, czakry, podstawy, korzenia, swadhisthany, czakry energii seksualnej oraz manipury, czakry brzucha. Mudrę wykonujemy siedząc na piętach albo w dowolnej pozycji. Łączymy wewnętrzne strony palca wskazującego i środkowego, uginamy palce i chowamy je do wnętrza prawej dłoni. Pozostałe palce pozostają wyprostowane i rozluźnione. Lewa dłoń swobodna. Zamykając oczy, zaczynasz oddychać nosem, z wdechem licząc do 4, a z wydechem do 8. To pierwszy sposób wykonywania tej mudry w stanach napięcia emocjonalnego, stresu, w stanach gonitwy myśli. Drugim sposobem jest połączenie naszej mudry z oddechem anuloma viloma, czyli oddechem na przyjemnym prawą lewą dziurką nosa. Nasz prawy kciuk będzie na prawej dziurce nosa, palec środkowy i wskazujący są ugięte, natomiast palcem serdecznym będziesz przytykać lewą dziurkę, a mały palec będzie bardzo blisko palca serdecznego. Bierzesz wdech obydwiema dziurkami nosa i długi wydech z końcówką, którego przytykasz kciukiem prawą dziurkę. Wdech wykonujesz lewą, licząc w myślach do 4. Zatykasz lewą dziurkę palcem serdecznym i robisz wydech prawą, licząc w myślach do 8. Zostajesz na prawej dziurce, wdech na 4. Przytykasz prawą dziurkę prawym kciukiem, wydech lewą na 8. I tak na zmianę w oddechu anuloma viloma pomiędzy zmianą dziurki po wdechu lewą dziurką. Zwykle zatykasz obydwie dziurki i liczysz do 16, ale tej wersji nie wolno wykonywać, jeśli masz problemy z sercem, z ciśnieniem, jesteś w ciąży albo masz menstruację. Ja zaprezentowałam Wam najprostszą wersję, czyli wdech na 4, wydech na 8 ze zmianą prawej i lewej dziurki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejną mudrę z serii mudr uspokajających oraz mudr ziemi, stabilizujących nas w codziennym otoczeniu życiowym. Black and White Yoga Blogspot.com. Namaste.